Hej wam wszystkim ludziska, cześć i czołem, kluski z rosołem. Witam was bardzo serdecznie na kolejnym, mam nadzieję, nie ostatnim materiale serii Zagrajmy w Dead Space Remake. Z tego co pamiętacie, po tej stronie radio mikrofalo teledupere odbiornika, jam ci to jest ci grzechu czwarciaście. No i zobaczymy, dokąd stopiszcze mnie dzisiaj zaprowadzą. Na dobry start użyję jednej apteczki, już widzę, że przydałoby się jakąś zakupić, bo jedna to trochę mały zapas jest. No i co, lecimy na Szczecin, to znaczy może nie na Szczecin, ale bardziej na Aegis 7 i zobaczymy, co tam ciekawego spotka nas. Bez powrotu. No i dobrze, i wpytaj, o co tu się pultać? Krew tam jest, oczywiście crew, czyli załoga, nieważne. Jeśli nie jesteś gotowy, cud jest pewnie tak przerażający jak koszmar. Planeta jest bezlitosna, głodna. Spróbuje pożreć nas żywcem, ale mamy znak. Poukładamy wszystko na swoim miejscu. Znów będziemy jednością. Okej. Trochę dziwne efekty, ale w porządku. Jak to tak wymyśli, niech będzie. Wiecie, tak sobie ułatwili, nie musieli pokazywać w ten sposób w grze momentu lądowania na planecie. To znaczy dolatywania do tej planety, nie? 11 rozdział, no 10 był bardzo krótki. Wow. No i jesteśmy. Tak, nad nami wisi trylion ton, prawdopodobnie urobku. No i właśnie takich widoków byłem troszeczkę spragniony za czasów dzieciaka. Wiecie, Doom i tym podobne, jakieś obce planety, no fajne i fajnie byłoby widzieć takie rzeczy. Była nawet taka gra, kurde, nie pamiętam jak ona się nazywała, ale była taka strzelanka za czasów mojego dzieciństwa, ja w nią nigdy nie grałem, która działała się na terenie Marsa i słynęła z tego... Gdzie ty jesteś, kobieto? Zobaczymy. No i co? A że trzeba kliknąć, a to zaraz kliknę. Zasłynęła z tego, że... Bo tak naprawdę my znajdowaliśmy się na terenie Marsa, w potężnej kopalni. To była taka kolonia górnicza i byliśmy jednym z górników, chyba walczącym o wolność, jakoś tak, no chyba się nie mylę. Jak coś to mnie poprawcie. I wyobraźcie sobie, gra zasłynęła w tamtych czasach przede wszystkim tym, że można w niej było terraformować środowisko, to znaczy mogliśmy sobie kopać w tej kopalni, przekopać dziurę z jednego tunelu do drugiego, zmieniać wygląd lokacji w ten sposób, prawda? No i to takie było dosyć awangardowe, jak przystało na tamte czasy, bo umówmy się, no widoczek jest. Bo umówmy się, że no wiecie, nie pamiętam dokładnie w których czasach ta gra powstała, ale powiedzmy no początek lat 2000, więc jak na tamte czasy przystało, jak na tamtą epokę, to faktycznie były to takie rzeczy dosyć spektakularne, których ludzi za specjalnie nie widzieli do tej pory. Tam coś leży. Co ty myślałeś, że mnie schowasz i nie znajdę, tak? Głupio myślałeś, ja wszystko znajdę. Wszędzie zapuszczę kondora żurawia. Okej, okay, tutaj mamy placówkę obsługującą... Ha. Też ciekawie, że można spojrzeć na sam dół tej dziury, bo w oryginale nie było to możliwe. Kamera była ograniczona. A tam już widzimy wisielców,
którzy zwariowali i postanowili odebrać sobie życie prawdopodobnie, albo ktoś to zrobił za nich, bo tak naprawdę to nie jest do końca powiedziane. Czy jeszcze gdzieś jakieś coś do podniesienia, do znajśnięciam? To jest fachowe określeniem, znajśnięciem. Tam chyba coś leży. Znaczy, widzę, że jest zastawione przejście, ale... Wiecie, o co chodzi, tam coś może być skitrane, nie? Aha, no to... No to chyba... A jednak! No widzisz. Zawsze gdzieś jakieś coś... Zawsze fajnie znaleźć. Dobra. To mamy tutaj. Tu są jeszcze skrytki. No i zacznie to w opór. Czekaj, czym by tu teraz powalczyć? No myślę, laser stykowy to chyba nie głupia koncepcja, ewentualnie troszeczkę tym. Tutaj potrzebuję baterii. Prawdopodobnie będzie ona do podniesienia tam po prawej. No to takie warunki typowego Marsa. Szkoda, że tak mało powstaje takich naprawdę awangardowych strzelanek, które by nas przenosiły w tak klimatyczne światy, prawda? Kiedyś jeszcze było coś takiego jak Lost Planet, ale... też nigdy nie grałem. Tam jest staza. A tutaj te pojemniki się ten? Nie. Lost Planet chyba aż takie fajne nie było, chociaż tam akurat fajna była skala, bo walczyliśmy właśnie na takiej lodowej planecie z obcymi, gdzie obcy byli bardzo, bardzo wielcy. To były takie giganty, potwory, że ja ci tu dam. Insektoidalne. Kolejna fajna strzelanka, oczywiście sławetny Gears of War. Znak na jego piedestale. Tory załadunkowe prowadzą prosto do wykopaliska. Uda się. Kolektyw będzie posłuszny. Będziemy jednością. Będziemy razem. Ja to może jestem tępym człowiekiem, chłopakiem ze wsi i tak dalej, może się nie znam, ale na logikę mówiąc, jeżeli tryliard ton spadłby z takiej wysokości na powierzchnię planety, wyzwoliłby tak gigantyczną energię, wiecie, to ten znak nie miałby szans przetrwać. I tak by został zniszczony i tak. No ale... No widzisz, i tutaj ja akurat pamiętam z oryginału, że był pterodaktyl, więc jeżeli miałbym oszukiwać, to bym się pozbył albo odczłonkował ciała. Ale rzecz jasna, oszukiwać nie planuję. Zerknijmy, jak to wygląda z perspektywy mapy. Okej, tam jest zamknięty tunel, tutaj jest otwarty i tam jest magazyn. A tutaj mamy znajdźki. Znowu tekstowy, czemu nie czytacie za mnie? Audiolog poproszę. Polecenie odbioru PCSI od kapitan Benjamin Matthias. Odbierz zwłoki ofiar masowego samobójstwa na placu Unii w Aegis 7. Ciała mają zostać przetransportowane do kosnicy USG Shimura. W towarzystwie eskorty po przybyciu powiadą dr Domusa i Kaina. Okej. Okay. Gabe, wiem, że to robota dla grabarza, ale myślę, że ci się spodoba. Podobno twój kolega jest na Aegis 7, a tak łatwe zadanie powinno zostawić ci trochę czasu na spotkanie. Nie strasz, żółtodzioba, Alisa. No już nie bardzo wiem, do czego to nawiązanie, ale z pewnością powinienem wiedzieć. Tak czy inaczej, no po raz kolejny nasuwa mi się to, co już poniekąd mówiłem, że EarthGov, czyli rząd światowy, rząd planety Ziemia, wydaje się tak trochę zlewczo podchodzić do całej tej koncepcji znaku. No to jest na tyle ważne, wiecie, może to zaowocować zagładą ludzkości jako cywilizacji. No i wydawałoby się logicznym, że no będą poważnie to traktować, takie zagrożenie, no bo no niewiele jest takich zagrożeń, które może zniszczyć całą ludzkość. A tutaj wysłali tylko jednego agenta, tak trochę z dupy. Sierżant Bram Newman, Lisek. Raport z ewakuacji. Wahadłowca już nie ma. Wystartował i od razu walnął o pokład startowy. Zginęło mnóstwo ludzi. Jakaś setka zabitych. Straciliśmy resztę wahadłowców. Boże, pomóż. Nie ma ratunku. Do wszystkich, którzy to słyszą, nie lądujcie. Powtarzam, nie lądujcie na Aegis 7. Jebać Ishimurę. Zostawili nas na śmierć. Okej. Też mi się przypomina taka inna strzelanka z lat dzieciństwa, ale to bardzo zamierzchłe czasy były, mianowicie The Thing, czyli właśnie w oparciu o Cosia z 82 roku.
Ona z kolei była awangardowa z tej perspektywy, że tam nasi kompani mogli oszaleć i trzeba było na bieżąco lustrować ich samopoczucie. I też nigdy nie wiedzieliśmy, czy kompan jest kompanem, czy też być może ukrytym wrogiem, ukrytym obcym. I trzeba było na to zwracać uwagę, bo zawsze nasz kompan mógł nam nagle strzelić w plecy, bo się okazało, że to jest potwór, którego tak naprawdę nie rozgryźliśmy. Więc ciekawe pomysły niektórzy projektanci gier mieli, trzeba przyznać. Wiecie co, kupię sobie jeszcze jedną wielką apteczkę w razie W. To jest końcówka gry, więc to się może przydać, nie? I myślę, że jeszcze bym sobie zakupił jeden moduł stazy. A resztę wydam raczej na węzły mocy, bo to już nic innego nie wymyślę na tym etapie gry. Trzeba to wykorzystać już na maksa. Tutaj już tego gameplayu naprawdę niewiele zostało. Jakieś tam ogryski sobie zostawię w razie W, ale to będzie wszystko. Trochę węzłów mam, tutaj od razu jest warsztat, więc na coś to można włożyć. Przeznaczyć, wsadzić. Bez podtekstów, proszę! O, 7 węzłów, nawet nie myślałem, że mam aż tyle. Cały czas, widzicie, gdzieś musiałem przeoczyć rozwój kombinezonu, no bo nie widzę, no nie mogę go zmaksymalizować. Trochę tak z dupy. Teraz tak, co ja bym chciał? Pistolet linowy mogę rozbudować. Dałoby się, 2, 3. Okej, okay. Albo tą strzelbę. Też by się dało, tylko że tutaj stracę dużo węzłów. Zrobimy tak, najpierw pistolet, a potem zobaczymy, co starczy na strzelbę. Tak bym to widział. No i dobrze będzie. Pułapki laserowe korzystają z 3 laserów naprowadzających zamiast jednego. A może bym trochę pokorzystał z tych alternatyw. O, szybkostrzelność się akurat przyda, bo ta broń dosyć wolno strzela, powiem szczerze. Ona się wolno ładuje po każdym strzale. Wiecie? Tak to jest. Dobra, tą pułapkę też sobie rozwiniemy. I 3 moduły mi zostały, 3 węzły i te 3 węzły w pierdupce tutaj. Wiele to nie da, ale pojemność się zwiększy zawsze coś. To też jakiś rozwój. No! No i zacnie w opór, powiadam! Kurde mać, jak jest? A tam, z tego co pamiętam, siedzi pterodaktyl. No właśnie. Gdzie chcesz, synek? Gdzie? Ciebie tu nie było! Ło, jeszcze jeden pterodaktyl! Dobra, chyba zabiłem oba. Nie! Nie zabiłem! No to miło. No to mocno dostałem po dupie. Wywołuję nas rekombinację. Ale ten sygnał ma martwą przestrzeń wokół samych znaków. Oko cyklonu. Nie mogą pozostawać w niej zbyt długo. Widziałem go. A ten piedestał. Czemu tam? Wzmacnia. Puls znaku będzie odczuwalny na całej planecie. Zmarli zasną. A żywi zobaczą to, czego chce się zapomnieć. Mogłem użyć stazy, nie użyłem, jestem psią końcową. Oczywiście, że spierdaczyłem tą akcję, straciłem masę HP-ków, no ale to jestem ja. Więc tak to wszystko skonstatuję. Trudno się mówi, idzie się dalej. Zostaw tą kończynę, Isaac! Dupę twoja ma... Serio? Co za chamskie drzwi? Po prostu źle wychowane, ja nie wiem. Aha! Wow! Hallo, hallo! Halt, powiadam! Ja ci to dam, ty synku, ty! Bratku! Dobra. Reload, reload! No i idymy. Zaraz zobaczymy, dokąd nas to wszystko doprowadzi. Znaczy mniej więcej wiem, no trochę się tam pamięta z czasów oryginału. Trzeba będzie teraz ten znak doprowadzić tam, gdzie trzeba. Po drugiej stronie coś leży? Chyba nie. I się wzięło i się zbloknęło. Tam są te mostki takie. Okej. To pomieszczenie też zapamiętałem jako takie trochę niemiłe.
więc trzeba się mieć na baczności. Mam ładować stazy, więc bardzo dużo z tego będę korzystał. Bardzo dużo. Jak szaleniec po prostu, tak będę korzystał. O, fajnie. Aha. Stawimy się tutaj. Gdzie wyjdziecie? Z tej strony nie wyszli. Widzę Bachora. Ale ten drugi stanowi dla mnie większe zagrożenie. Jezu, co ja robię? No! Co jest? No strzelaj! Boże, co się zblokowało? Przez tak długi czas nie mogłem... Ale to był bullshit, ale to bullshit. Dobra, zabijcie mnie. Pierdacze to. W dupie mam. Mam to w dupie! Nie no, bullshit. Klikałem C, a C odpowiada w tej grze za strzelanie stazą, a mimo wszystko przez długi czas nią nie wystrzeliłem. Nie mam bladego pojęcia, co się w ogóle wydarzyło w tym pomieszczeniu. Ale nie byłem w stanie strzelić stazą, fizycznie. No i teraz właśnie też uświadomiłem sobie, o ile ta gra jest łatwiejsza od pierwowzoru, bo w pierwowzorze grałem na poziomie średnim i te różne wielorakie animacje śmierci się dosyć często oglądało, a tutaj gram na trudnym i jest to jak na wagę złota, bo po prostu rzadko kiedy mnie zabijają, prawda? Teraz też by mnie nie zabili, bo teoretycznie bym to uratował, tylko że no zbyt wielka strata surowców, myślę, jak na ten etap gry to trochę by było żal. No i co to będzie? Wczytasz mnie może? Czy nie bardzo? Może tak, może nie. Może kto to wie. O! Tu mnie wczytało. No i zacznie. Dobra, czekaj. Ja bym chciał tym. O! I jeszcze raz. Jeszcze jeden, jeszcze raz. 100 lat niech żyje nam. Czy ja mam coś do zażarcia? Nie bardzo. Mam tylko te wielkie apteczki. Wiecie co? Mógłbym teoretycznie... A w sumie głupie by to chyba nie było. Spróbujemy tą bronią. Tutaj będę władny wykreować tą czarną dziurę. To też takie głupie nie będzie. Ale na początek wezmę jednak laser. Dopiero potem zmienię. O! Tego nie było. Wcześniej wychodził z innego miejsca. A teraz proszę, jak zaskoczył. Dobra, to jest ten moment, kiedy spierdaczam pieruna, panie. Ochliki! Jezus! Na plecy! Oj, niedobrze, Oblazło mnie dziadostwo. Szczelba, stadą! Dobra, to jest moment, kiedy muszę skorzystać ze strzelby z całą stanowczością i pewnością wciągnąć ich. O! To jest naprawdę rewelacyjna pukawka. Na takie momenty to jest po prostu prima sort. Can you believe it, nie? Leżeć było z zarazą! Wow! Okej. Okay. Co do mnie dzwonią normalnie w takim momencie? Już jestem, tylko czekajcie, uruchomię sobie na nowo stoper. To jest dosłownie niebywałe. Znów. O, tak to właśnie będzie. To jest dosłownie niebywałe. Wybaczcie za te telefony, ale no niektóre z nich są naprawdę ważne, to muszę odbierać. Inna kwestia, że niebywałe, nieprawdopodobnym wręcz. No ciężko w to uwierzyć, jak czasami się wszystko potrafi skrupić w jednym momencie. Że jakbym to zobaczył na filmie, to bym powiedział, no trochę przegieli, bo coś takiego się nie mogło wydarzyć. No, gdzie tam zaraz za mną lecisz, no? Boże kochany, co za niewyżyta łajza. Wszyscy obdzieleni po chrześcijańsku! O, nie wszyscy, ja to widzę. Ja widzę twoją żilanie, midi kamnie. Co jest, kurde mać? Do czego zmierzam? Wyobraźcie sobie, że zrobiłem przerwę od nagrywania na dosłownie 5 minut, nie więcej. Za załogą Kaliona. Tak. A twoi rodzice? Twoja matka była unitolożką. Wierzyła. Byłem głupia. Tak, że ją to zabiło. Myślisz, że naprawdę tego by chciała? Jeśli tak, czy byłoby łatwiej? Może to dobrze, że się nigdy nie dowiem.
No i patrzcie, to naprawdę była rewelacyjna taktyka. I tak straciłem dużo HP-ków przez moją głupotę, tylko i wyłącznie. Ale to, co zrobiłem z tą strzelbą, to jest naprawdę awangardowa i znakomita broń. W oryginale była beznadziejna, a tutaj zrobili z niej naprawdę fajną pukawkę. Przyciągnąłem całą tą chmarę wrogów w jeden piksel, a potem pieprznąłem ich 3 razy strzałem i zabiłem w ten sposób, no nie wiem, z 5 przeciwników na raz? No grubo. No, ale do czego zmierzam? Użyję dużej apteczki, no chyba trzeba. To jest taki moment, że no nie ma co się rozmieniać na drobne. Zmierzam do tego, że zrobiłem przerwę od nagrywania dosłownie na 5 minut, no nie dłużej, no takie 5 minutek, nie? I w te 5 minut odebrałem 7 telefonów. Jak? Jakim cudem? Akurat taki zbieg okoliczności, 7 telefonów w 5 minut, no. Ja nie jestem gwiazdą roka, że taki rozchwytywany nagle się stanąłem. Się stanyłem się. Dobra, czekajcie, trzeba ten znak tutaj przepoczwarzyć. Prawdopodobnie stazą, dlatego są te ładowania nieopodal. I mostki trzeba będzie przedupcyć do góry. To też postaram się zrobić. Zatem mostek przedupcam i znak. Aha, bo znak tak wolno sunie. No to dobra, niech ta będzie. Myślałem, że znak nie będzie sam sunął. Nie wiem, mi się wydaje, może się mylę, ale w oryginale on sam się chyba nie poruszał. Trzeba go było poruszać siłą naszej woli, że tak powiem. Woli Jedi. No, tędy już nie przejdę, trzeba będzie naokoło lecieć. Więc trochę ułatwili znowu. I pewnie ten mostek się będzie blokował. Będzie się blokował? Na pewno się będzie blokował. Nope. Ja pamiętam, że tak było, że jeden mostek był zepsuty i on cały czas opadał i trzeba go było spowolnić stazą, ale... Nie tędy droga. Czekaj, pokaż mapę. A właśnie, tam jeszcze coś jest. To ja tam żurawia zapuszczę. Żurawia kondora, dzięcioła bociana. Nie wiadomo co jeszcze. No, tak coś czułem. Że tutaj trochę tego i owego poznajduję. Nawet więcej niż się spodziewałem. Prawdę mówiąc. Ale to też mnie zawsze cieszyło w grach, kiedy twórcy jakoś nagradzali gracza za szperactwo, za doszukiwanie się prawdy, za doszukiwanie się różnego rodzaju znajdzie w różnych miejscach, za zaglądanie w takie nieoczywiste zakamarki. No to jest rewelacyjna sprawa. Najbardziej to boli właśnie w takich grach z otwartym światem, gdzie te lokacje są robione masowo na kserze, tak jak to było w Gothicu 3. To wtedy wiesz, że no nie masz się co za specjalnie spodziewać jakichś fajnych miejsc, bo no jak wszystko jest odbijane na kserze, no to w tym momencie raczej to nie są lokacje indywidualne. No i to jest taka przewaga właśnie gier liniowych nad tymi z otwartymi światem. Chociaż gry z otwartym światem mają z kolei inne przewagi. Choćby otwarty świat, choćby dowolność tego, że dojdziesz do obozowiska wroga, możesz je zajść z prawej, z lewej, uderzyć po cichu, albo inaczej, za dnia, albo po ciemku, no tak jak to było choćby w metrze Exodus. Natomiast zawsze z tej perspektywy wkurzał mnie troszeczkę Stalker, dlatego że Stalker miał fajny świat, ale niestety dosyć pusty. I powiem szczerze, moim zdaniem to był taki, aha, tu jest zamknięte, trochę niewykorzystany potencjał, bo no wiele takich miejsc było, gdzie wydawać by się mogło, że twórcy mogli zlokalizować coś intrygującego, żeby nagrodzić właśnie gracza za to, że tam wszedł, a jednak tego nie robili. I to było takie smutne. Isaac, tutaj nie ma zasilania. Znak ani drgnie, tracimy czas. W porządku, wybierz testuj połączenie. Coś napisane? Wykryto awarię zasilania, generator uprzęży, sterowanie grawitacją. Uprzęż grawitacyjna po stronie planety. Może zerwany przewód zasilający. Zajmę się tym. Pośpiesz się proszę. Nie możemy teraz zawieść. Przywróć zasilanie. No się postaram. Duża lokacja, będzie dużo wrogów. Okej, już słyszę tak zwane jojko. Na jojko to ja bym wziął co? Laser może. To tak dobrze te kończyny poodcinam chyba. Mi się wydaje w każdym razie. Czy są tu jakieś wspomagajki? Mamy stazę. No to trzeba będzie jojko spowolnić. O, 2 jojka! No to grubo. Po kończynach, ty dziadu! Ty kałamarnico, ośmiornico, ty! No i chyba tyle.
Walka z Jojkiem polega na tym, że im szybciej zabijesz, tym lepiej, dlatego że one bardzo szybko produkują nowych przeciwników, nie? Więc to potem taka walka z czasem jest trochę. Chociaż z tego co widzę ludziska, to... zaczyna mi trochę brakować amunicji. Myślę, że ja od początku gry raczej tego nie robiłem, ale jako, że to jest endgame, to bym spróbował troszeczkę się wyposażyć, być może w jakąś amunicję właśnie. Czekaj. Do sklepu, Janusz, do sklepu. Okej. Dziwne jest to, że niewiele typów amunicji mogę w ogóle nabyć w tym sklepie. No to tak... No dobra, no kupimy na pewno to w ilości 9 sztuk. Na pewno mi to pomoże w czymś, nie? Ja tam jeszcze podnosiłem te zbiorniki z tlenem. No zbiorników z tlenem raczej nie będę, myślę, użytkował, więc to bym się tego mógł pozbyć. Chociaż ich tutaj nie widzę w moim ekwipunku, więc gdzieś wyparowały. Nie, to były zbiorniki. A, widzisz, to nie był tlen. Sprzedaj, ja się tym nie posługuję. A wiele to kasy nie będzie, ale zawsze coś. Co mam we schowku? Przepraszam, nie to chciałem, W schowku zasadniczo no niewiele jest. Dobra, wezmę. Ekwipunek mam obszerny, więc mogę zabrać wszystko. No i tyle. Teraz tak. Będziemy łazić z tą pukawką. No na razie powiedzmy z tą, bo tutaj też mam całkiem sporo amunicji. Chciałem to wykorzystywać tak w miarę równomiernie. Mam iść tam. Ale tutaj coś jest do otwarcia. No i z pewnością chciałbym to sprawdzić. Tam jest butla. Zazwyczaj przy jojkach, przy tym przeciwniku jest coś wybuchowego. Tylko zazwyczaj to jest na tyle mocno skitrane, że jak człowiek przechodzi grę po raz pierwszy, to ma problem to odnaleźć. Tak też było w tym przypadku. No było to tak zakitrane, że musiałeś wiedzieć, że to tam leży, bo inaczej, no to walcząc z tym przeciwnikiem nie miałbyś szans tam zajrzeć. Dobra, tu jest to. Stelaże, fajnie. Czyli trochę tej amunicji też odzyskałem. Tam jest znowu staza. O, tu coś jeszcze jest. Wpytę. No dobra, no to chyba tyle. O, trzy węzły, no to się nie spodziewałem. Znaczy jest jak na gwiazdce, po prostu, jak pod choinką. Czekaj. Mam iść tam. Zabiorę to ze sobą. Może się przydać. To zawsze zaoszczędzony nabój, nie? Bo tam jest zamknięta droga. Ewidentnie. Nie ma zasilania. Dekontaminacja! Masturbacja! Uszczelnienie przeciwko skażeniu aktywne. To też znowu taka nostalgia mi przychodzi. Wspomina się Stalker, gdzie dekontaminacja była robiona przy użyciu wódki, to znaczy spożywanie wódki zmniejszało promieniowanie w organizmie, co też fajnie czerpie z takich przesądów Związku Radzieckiego i Bloku Wschodniego, bo ludzie naprawdę w to wierzyli w tamtych czasach. Władze rozdawały wódkę w zonie czernobylskiej podczas likwidowania skutków katastrofy, żeby troszeczkę poprawić nastrój ludziom. A ludzie z kolei zaczęli wierzyć, że rozdają tą wódkę dlatego, żeby zbić promieniowanie. I stąd się wziął ten przesąd, że picie gorzały zmniejsza promieniowanie. Co nie jest prawdą. Absolutnie nie ma to związku. Okej, to tutaj na pewno będą wrogowie i to liczni. Dobrze, tą butlę wziąłem, z pewnością się przyda. Staza też jest, warto to mieć na uwadze i pamiętać o tym. No dobra, aha, czyli ja mogę... O, ciekawie. Czyli ja poniekąd mogę uruchomić... Zawsze warto odstawić, bo coś za tym może być. Czy ja poniekąd mogę uruchomić trzy źródła zasilania... Cztery źródła zasilania. Ha. No widzę dwie baterie. No to dwie za mało trochę. Stety, niestety, to dwie za mało. No i co teraz? Też z takich kosmicznych gier, kosmicznych strzelanek dobrze wspominam nawet The Callisto Protocol, który to tytuł był przeze mnie ogrywany stosunkowo niedawno temu. Ludzie narzekali, że gówniana gra, że no, zawiodła oczekiwania,
Mnie się tam podoba. Nie była idealnym tworem, nie była tak dobra być może jak Dead Space, ale oferowała coś innego, mianowicie gęstszy klimat. Gęstszy klimat. Czekaj, dawaj tą baterię. No, Dekalisto było takie bardziej horrorowe, mroczne. Zasilanie wschodniego generatora przywrócone. A, czyli o to chodziło, stąd tą baterię trzeba było wziąć, okej. Tylko teraz stąd nie wyjdę. No tak czy nie? Zasilanie centralnego generatora przywrócone. Przywrócono zasilanie generatorów uprzęży. Gotowość do restartu. No i czekamy na wrogów. Przechodzenie do zerowej grawitacji. O! Okej. Udało ci się. Przywróciłeś zasilanie. Wracaj szybko do znaku. Stanowisko wykopaliskowe jest przed nami. Uczyń nas jednością. A już tam przestań pierdaczyć z tą jednością. Ewidentnie da się to rozpierdupcyć. Ja jestem prostym człowiekiem, jak mówią mi, że coś mogę rozwalić, to rozwalam, nie pytam po co. Aha! Czyli wiatraki uruchomiłem. System wentylacji. No dobra, no. Dosyć zabójcze miejsce. Okej. Okay. Chciał zajrzeć w każdy zakamarek, bo gdzieś tu coś może być. O właśnie. O tym mówię poniekąd. O tym mówię. 100. No 100 to jest tyle co nic, ale zawsze na tym etapie gry to każda złotówka się przyda, nie? Tam coś jest? Nie. Nie ma. Po raz kolejny widzę ułatwienie względem oryginalnego Dead Space'a. Wydaje mi się, że w oryginalu było tak, że jeżeli wiatraki się uruchomiło, to człowieka z automatu ściągało w ich kierunku. Tutaj tak nie ma, czyli po raz kolejny jest łatwiej, nie? Znowu widzę to samo, czyli albo tej lokacji nie było w 2008 roku, albo została bardzo mocno zmieniona, bo no nie pamiętam czegoś takiego, takiej sekwencji. Tam coś jest. Staza. No dobra. No i co? Na górę. Na górę jedzie! A gdzie ma jechać? Bok! No i gdzie się znalazłem? Patrzę jeszcze po tych pomieszczeniach, bo zawsze gdzieś coś może leżeć, nie? Okej. No tośmy bohuna usiekli. Wyjście z nieważkości. Okej. Ta macka jest podejrzana. A bo ja tu byłem. Dobra. Szlak znowu telefon! Co jest z tym światem? Przepraszam was, ludziska, ale żona to musiałem odebrać. Zapamiętajcie to sobie, jak żona to zawsze trzeba odbierać. No dobra, co teraz? Teraz wrogowie, oszok. Nie może to być. Nie może, to po prostu niemożliwe jest. Ło, suj! Aż, kurde, znowu zerwałem. A bo się zająłem głupimi rzeczami, jak podnoszenie znajdziek. Nie ten etap gry... Okej. Panowie... Dobrze to zdetonowałem. Naprawdę to głupio nie wyszło. Ktoś mnie strzela w dupę. Ale żeby w dupę! Aha! No dobra. No to nie ten mnie strzelał. On strzelać nie jest władny. Okej. Okay. Kurde, nawet wyszło. Powiem szczerze. Nawet wyszło! Tego dużego wysadziłem tym małym, więc tak sobie pomogłem troszeczkę otoczeniem jakby. No nie było źle.
Wybaczcie, wiem, że to nie jest profesjonalne, że bez przerwy odbieram telefony, ale dzisiaj mam taki dzień, że po prostu muszę, nie? I to jest taki ból doodbytniczy, turbowiertniczy, no co zrobię? Pomyśleć, że pamiętam takie czasy, no były takie czasy jeszcze za mojego życia, tam chyba nic nie ma. Były takie czasy jeszcze za mojego życia, kiedy nie było telefonów komórkowych. Człowiek nie był taki uwiązany, bo to fizycznie nie istniało, to znaczy teoretycznie gdzieś tam był, ale to były komórki wielkości plecaka. No i raczej, no taka cegówka solidna i raczej ludzie tego nie nosili przy sobie, nie było ich na to stać, więc to był taki rarytas, o którym gdzieś tam niby się słyszało, ale nikt tego nie posiadał. Tak było, nie zmyślam. No ja się urodziłem w roku 1990, więc to był czas kaset VHS, to był czas kaset magnetofonowych, czas telefonów stacjonarnych. No ja pamiętam takie czasy, jak jeszcze tych stacjonarnych nawet za specjalnie ludzie nie mieli. Na przykład do sąsiada się szło zadzwonić. Bywało, bywało i tak, więc no abstrakcja totalna, taka egzotyka można powiedzieć. Internet niby człowiek miał, ale było to gówno łącze i nie było co na tym internecie tak naprawdę robić, bo takie strony jak YouTube w ogóle nie istniały. YouTube powstał dopiero w 2000... Kurde, kiedy on powstał? W każdym razie powstał wiele lat później, nie? Nie pamiętam, 2003 czy jakoś tak, czy 5. Nieważne. Dobra, no to idziemy dalej. Wybaczcie. No dzisiaj takie po prostu przeszkadzajki. To mój kaszel, to telefon. Czekaj. Stój. Ja nie byłbym władny kupić jeszcze jednej małej apteczki? Średnią mogę kupić, kupię. Średnia może nie dużo, ale z drugiej strony ja teraz te HP-ki naprawdę solidnie tracę, grając na tym poziomie trudności. I powiem szczerze, no czuję się to. Czuję się takie obciążenie, a to od razu sobie zużyję, nie? O, widzisz. Od razu waszmości pokochał. No dobra. Tu jest save point. Okej. No spore miejsce. No, ale jak tak już opowiadam, tak mi naszło na takie opowiastki i na poprzednim materiale i tutaj odnośnie tych starszych FPS-ów, jakichś takich strzelanek z czasów dzieciństwa, które sobie wspominam. Piszcie, jakie wy gry tego typu, jakieś właśnie strzelanki, czy to TPP, czy FPS wspominacie z tamtych lat, z czasów swojego dzieciństwa. Jestem ciekaw, jakie tytuły podacie, czy może jakieś, o których w ogóle nie słyszałem. Jest to bardzo możliwe, bo tak naprawdę nie wszystkie gry człowiek widział i poznał w życiu. Było sporo takich gier, które niby wiem, że istniały, bo jednak grami się interesuję, no również od kuchni i oglądam o nich różnego rodzaju materiały i tak dalej, ale z drugiej strony, no nigdy nie było mi dane zagrać, nie? Świetny przykład to choćby Witchhaven. Postal, nigdy nie grałem w żadnego Postala. Zawsze mi się ta gra taka trochę tempa wydawała i nie do końca dopracowana. Gdzieś musi być glut. Tam jest niby winda, ale ta winda jest na górze. Jak do niej tutaj trafić? Nie, tu nie ma windy. Ha. Jakoś tego śledzia się musi dać ugryźć. Tam jest podest. Na górze on jest. Kurde, no. Muszę się pozbyć tej narośli, ale... No bo jeżeli teraz kliknę pulpit, to nawet nie mogę go kliknąć. Musi gdzieś być kokon. Tylko właśnie pasowałoby iść na górę, bo tam nawet szafki widzę, ale winda jest na górze, jak ją przyzwać na dół? To zlikwidowałem, tą narośl, i co mi ona dała? Nie mogę tutaj latać, bo tutaj jest grawitacja. O, czuję się zafrapowany zaistniałą sytuacją. No, ogarnianie tego, gdzie iść dalej w dzisiejszych czasach, może to jest śmieszne, ale też za czasów dzieciństwa, to ja pamiętam, że bardzo długi czas w gameplayu właśnie tak się spędzało. Aha, tu jest droga, no to brawo ja. Długi czas w gameplayu właśnie tak się spędzało, nie na grze czy parciu naprzód, ale na tym, na zastanawianiu się, jak to w ogóle zrobić, gdzie trzeba iść, prawda? To dzisiaj też taka abstrakcja, to jest raczej wyznacznik tych starszych czasów, kiedy nie było znaczników na mapach. No, choćby daleko szukać, nawet jak gry miały mapy, choćby taki Gothic. No Gothic przecież mapę miał, tylko że nie było znaczników. I po tej mapie niewiele wiedziałeś tak naprawdę. Co miało swój klimat i urok, no miało
plusy dodatnie i plusy ujemne, jak to mawiał pewien polski polityk. Oczywiście chodzi o Lecha Wałęsę. On miał takie swoje mądrości. Nie chcę, ale muszę. Plusy dodatnie i plusy ujemne. I tak dalej. Jestem za, a nawet przeciw. On wszystko on takie kwiatki językowe puszczał. Tak czy inaczej, no minus był taki, że człowiek był trochę zagubiony, grało się w grę dłużej, ale z drugiej strony, no i czasem po prostu nie wiedział rzeczywiście, co trzeba zrobić, gdzie iść, jak ugryźć temat. To było wkurzające, no ale alternatywnie fajne było to, że wtedy poznawałeś ten świat w zupełnie inny sposób. Nie leciałeś od znacznika do znacznika w tępy sposób, nie obserwując nawet okolic, tylko starałeś się chłonąć te okolice, chłonąłeś każdy piksel tej mapy, bo wiedziałeś, że tylko od ciebie zależy, co zauważysz, co napotkasz na swojej drodze, co zobaczysz. O ty gnoju. No to jest ten wróg taki dosyć problematyczny. Pan Ronsia, czyli wróg, gdzie potem każda kończyna staje się odrębnym wrogiem. I właśnie przez takie pomysły, myślę, Dead Space uzyskał wielką popularność i sławę. No, słuchajcie, no nie jest to standardowe, ktoś na to musiał wpaść, naprawdę fajny pomysł. Że zabijasz przeciwnika i nagle on się rozpada na żywe kończyny, które cię potem atakują. No fajnie, no. Naprawdę fajnie. Czy on w ogóle coś zostawił? No, ja pamiętam, że w Gothiku też czasami to było problematyczne, jak się grało za czasów tam lat, no kiedy powstał Gothic, 2000... Kurde, który to był? 2001? Chyba? Jakoś tak? Też to było czasem problematyczne, jak człowiek sobie robił dłuższą przerwę od gry, to miałeś tylko dziennik, gdzie mogłeś znaleźć opis zadań, no i mapę, na której nawet nie widziałeś swojej pozycji. Trzeba było się zastanowić, gdzie ty w ogóle na tej mapie jesteś. A mapa też była dosyć rozpikselowana, więc tak nie do końca przekazywała pełni informacji. No i potem trzeba było kombinować, trzeba się było dowiedzieć, domyśleć, rozgryźć. No ale miało to swoje wielkie plusy, bo właśnie człowiek się czuł tak jak w realnym świecie, gdzie nie wiedział, dokąd idzie. I to też jest wielka zasługa i zaleta Dark Soulsów, że tam w ogóle nie ma mapy. I idziesz przed siebie, nie wiesz, co spotkasz na swojej drodze, nie wiesz, co tam będzie fizycznie. W Gothiku przez znaczną część gameplayu mapy były piekielnie drogie. Przez znaczną część gameplayu też tej mapy w ogóle nie zdobywałeś. Więc łaziłeś i musiałeś zapamiętać, skąd przyszedłeś, dokąd zmierzasz. Nie wiedziałeś, co przed tobą jest, ale szedłeś. I to było rewelacyjne, naprawdę bardzo miło wspominam. Być może to jest taka kwestia jakichś różowych okularów sentymentu i nostalgii. Być może to, jakbym teraz to zagrał, w sensie w takie rozwiązanie, gdzie nie ma map, nie ma znaczników, to bym się męczył, nie wiem, ale... No ale miło to wspominam po prostu. Dzisiaj... No dzisiaj też powiedzielibyście, no dobra, grzechu, w Wiedźminie też jest ten tryb, możesz sobie znaczniki wyłączyć, tylko że dzisiaj gry już są inaczej tworzone. Gothic miał skondensowaną mapę, więc mogłeś tam grać bez mapy fizycznej i dawałeś radę. Natomiast Wiedźmin, umówmy się, tam jest tak gigantyczny świat, że no i tak rozwodniony, to znaczy no od jednego ważnego punktu do drugiego ważnego punktu jednak trochę drogi jest. Więc jeżeli miałbyś latać po tej mapie bez wiedzy, gdzie jest co i gdzie ty jesteś, no to jednak... No myślę, że nie do końca by się to spisało w takim rozwiązaniu. To jest zbyt wielki świat. Tak mi się wydaje. No! No to mamy dwór. A skoro mamy dwór, no to mamy dwór. I ja, ludziska, postaram się na tym etapie zakończyć gameplay, tak zwany. To znaczy jeszcze poględzę delikatnie o ciekawostkach i się będziemy... żegnać. Ostatnio opowiadałem cały czas o planetach, księżycach, które możemy odwiedzić w Układzie Słonecznym i jakie mielibyśmy z tego potencjalne profity. No i tak jakoś wkroczyłem na temat Neptuna. Tak oto, na zewnętrznym płaszczu istnieje tam po prostu skondensowany gaz, bo tak jak mówiłem, Neptun jest gazowym olbrzymem, jednocześnie olbrzymem lodowym, ale przede wszystkim gazowym. Więc mamy tam skondensowany gaz, który formuje się jako takie swego rodzaju chmury, a głębiej ulokowany jest sprężony ciśnieniem gaz w formie płynnej. No i pokrywa gazu lodowego, tak zwany lodowy płaszcz, który tak naprawdę w znacznej mierze jest na wpół płynny i opiewa na około 15 mas całej Ziemi. Na tym etapie główne elementy składowe planety to woda, amoniak i metan, a głębiej
No, głębiej są atomy różnego rodzaju i maści. One się kotłują, tworząc w efekcie diamentowe skały, które na przemian są wyciągane i wypychane od metalowego jądra na zewnątrz i do środka. Jądro zaś, w którym panuje 7 milionów razy takie ciśnienie jak w ziemskiej atmosferze, głównie wytyczone jest poprzez mieszaniny żelaza, niklu i krzemianów. I to poniekąd tyle. Sami przyznacie, że ciężko byłoby to jakoś konkretnie wykorzystać, tym bardziej, że na planecie bezustannie panują najgwałtowniejsze układy burzowe w Układzie Słonecznym, jakie w ogóle znamy, jakie w ogóle odkrył człowiek, gdzie prędkość wiatru dochodzi do 2100 km na godzinę. Największy znany ludzkości układ burzowy został odkryty właśnie tam, w 1989 roku i nazwany Wielką Ciemną Plamą, przy czym nazwa znikąd się nie wzięła, bowiem obszar antycyklonu wynosił i wynosi po dziś dzień, ten cyklon cały czas się nie zakończył, 13 tysięcy kilometrów na 6 tysięcy kilometrów. W tym przypadku, tak jak i w przypadku innych wymienianych przeze mnie planet zewnętrznych, bardziej użyteczny dla Ziemian potencjalnie, gdybyśmy kiedykolwiek tam się jakimś cudem znaleźli, niż sama planeta, byłby jeden z księżyców, a jest ich aż 14, więc daje to pewien potencjał. Na kolejnym materiale będę mój wywód kontynuował. Mam nadzieję, że wam się cały czas seryjka podoba, chociaż nieliczni są jej odbiorcami, a wiedziałem, jak zasiadałem do tego remake'u, że raczej nie będzie się to cieszyło wielką popularnością, to praktyka życiowa i przeszłość tego kanału mi to odzwierciedliły. Dead Space 1 nie miał wielkiej oglądalności, Dead Space 2 nie miał wielkiej oglądalności, Dead Space 3 nie miał wielkiej oglądalności, Dead Space Remake również jej nie posiada. Trochę szkoda, przykro mi na serduszku, ale co zrobić? Ja osobiście uważam, że są to naprawdę fajne gry, no ale może słabe w oglądaniu. Być może, nie wiem, piszcie, co wy o tym myślicie, dlaczego ta oglądalność jest taka niska. W każdym razie, dla tej garstki wybrańców, którzy mnie śledzą, no to mam nadzieję, że zobaczymy się także na kolejnym klipie z tejże gry. No i miłego oglądania życzę. Jak coś, to pamiętajcie o łapkach, jak drugie coś, nick do Patronite'a znajdziecie w opisie. Hej ludziska, cześć!